Ale widzowie, mamy piękny dzionek! Słońce świeci, bzyku w domku, daj w domku. Wszyscy coś robią jak zwykle. A ja dostałem kolejną informację, widzowie, od nie wiem kogo. No jeszcze nie wiemy, nie wiem kiedy się dowiemy, ale mam nadzieję, że jak najszybciej. Dzisiaj zdradzę wam pewną małą tajemnicę i źle informację, czyli znowu mamy iść, widzowie, do podwodnej krainy, w sensie do podwodnego pokoiku, gdzie on nam daje co chwilę jakieś informacje, jakąś tajemnicę nam zdradzi. No, zobaczymy, co to będzie za tajemnica. Jestem naprawdę bardzo ciekawy. Okaże się zaraz pójdziemy po każdego, widzowie. Tylko odłożę rzeczy, bo z budowy akwarium pozostałem jakieś rzeczy i chcę je odłożyć, bo troszkę mi zanieczyszczają mój ekwipunek. Myk tutaj, gdzie jeszcze to? Tego nie potrzebuję. Glony, dobra, to już niech sobie zostanie. Widzowie, oczywiście zostawiacie łapeczki do góry, subskrybujcie kanał, bo możliwe, że niedługo się dowiemy, kto to jest w ogóle, ta nowa postać znowu. Kto to będzie, bo wtedy był Yeti, teraz będzie znowu jakaś nowa. Ta postać jest miła, prawdopodobnie, bo jak widzicie, pomogła nam wygrać wojnę w jakiejś części, nawet w dużej części. Także jest naprawdę dobrze, że to będzie miła postać, a nie zła. Więc zobaczymy, kto to będzie, kto to taki będzie. Chodźmy do Bzyka. Dzień dobry, Bzyku. A witam cię bardzo serdecznie. Wow, co tutaj robisz? Naprawdę lubisz krowę hodować w domku? Nie, ta krowa sama do mnie przylazła, no jak tutaj jest, to już ją zostawiłem. Aha, czyli masz krowę w domu, okej. Tak po prostu, tak nie wiem, po prostu. No, każdy lubi co innego, Bzyku. A przyszła, a w sensie nie chcę, no dobra. Nie, ja ją nie zapraszałem, nawet po prostu jak jest, to nie chciałem zabijać piękne stworzonko, więc... Coś mi... Wiesz co, ja teraz obalę twoje mity. Dobra, no to dawaj. Nieprawda, akurat przyszłem tutaj i ona już tutaj była, nie, naprawdę. Prawda. No. Dlaczego? Nie zmieściłaby się przez te drzwi. Dobra, ale ja nie wiem, ona przyszła chyba tutaj z dołu jakoś, mi się nie wydaje. Zmieściłaby się przez te schody. Wiesz skąd ona przyszła stąd, widzisz, pa, stąd, ale tutaj, nie, stąd. Ale nie zmieściłaby się przez te schody, ani przez te drzwi tutaj. Ale, no nie wiem, no widzisz? Słuchaj, ale... Obaliłem twoje mity. Nie obchodzi mnie to, może ktoś to zrobił inny, ja no nie mam pojęcia. No dobrze, chodźmy po Dave'a. Ej, weźmy, przybiegnijmy do Dave'a i będziemy go od razu atakować, stary. Ej, dobra, tak bez, nic mu nie mówimy, po prostu go atakujemy. Od razu. Dobra. Ale złopat. Złopat, ale go zabijemy z łopat, dobra. Nie, zabijemy go, będziemy. Dobra, będzie ścieżka. A gdzie on jest, u góry? Chwila. Okrzyk bojowy. Wojna! Zabijesz mnie! Wojna! Ale się wysypa, chłopak. Boże, to za frajerze skończenie, nie, ja was nie rozumiem. Po co? Zostaw te itemy! No daj, pozbieraj się. Dobra nowina, to nie wiem w sumie. Dużo energii jest w nas! Dużo energii jest w nas! Ty kurde. Dobrze, teraz tak, panowie. Skupcie się, musimy strzelać pod jetlaka, ale dzisiaj dostaniemy info od tej osoby. Jakaś tajemnica, rąbek tajemnicy, nie wiem co to będzie, ale się dowiemy. Mam nadzieję. Wiesz, jak ja bym w niego strzelił, to by zginął? Zabija na hita. Tak? Dobra, chodźmy. Zmarnowaliśmy właśnie totem nieśmiertelność. Czemu ty? Dobra, nie zabijaj, nie zabijajcie Bzyka, kurde. Marnuję totemy. Marnuję totemy. Przecież masz zbroję, no to po. Dobra, chodźmy, lećmy po jetlaka, bo dostałem info od tego gosteczka, nie wiem kto to jest, w sumie nikt z nas nie wie. Ale jak myślicie, kto to może być? Lubi wodę, lubi żółty. Chodź. On coś napisał? Ja w ogóle znalazłem jego ślady, że były takie wodne. Aha, to jest ciekawe. No aha, no byłeś na tym filmie, Marek, to się tak dziwiło. No nie, ja wiem, to aha, powiedział Paweł, ja wiem. Wodne ślady? Nie wytrzymał z wami. Dobra, nie wiem, Yeti! Halo! Byczku. No co jest? No, fajny temat do rozmowy, nie? Halo? Dobra, halo, no dobra, już wszyscy się słyszą, wszyscy już rozmawiają ze sobą. Chodźmy do informatowni, chodźmy. Wszyscy razem sprawdźmy. Oczywiście, kto będzie to czytał? Bzyku, bo Bzyku pewnie pisze te informacje. No nie, no błagam, Żartuję, przecież ja jako pierwszy mówiłem, że to nie ty. Chodź. Mam nadzieję. Żarcik kosmonauci. A, to tak. Dobra, Dave, zawal jakimś żarcikiem. Ja żarcikiem? Dobra, stary.
Poczekaj. Miałem taki dobry, kurde, miałem naprawdę dobry żart, stary. No. Ale teraz, kurde, go zapomniałem. Kurde, ej, to było o lamach. Żyją sobie te rybki, fajnie. Kurde, to było o lamach. O lamach to było, jak to szło? O lamach? Kurde, no sobie nie przypomnę teraz. No trudno, to niech sobie przypomni na koniec odcinka, powie. No, dobra, zaraz. No, mogę o blondynce powiedzieć, ale no, ale to jest taki... Mam czytać? No, dzienne informacje. Czekaj, na Dave'a, żeby też słyszał. Chodź, Dave. A, ale Dave. To gdzie wy jesteście? Tam na dole, tak? Dobra. Tak, na dole. Nie, niezbyt wiedziałem, dobra. Sorry, przepraszam. Bzyku, przeczytaj nam. Czytam, jasne, już czytam. Czytelniku. Uwaga, dzienne informacje. Mogę wam zdradzić kawałek siebie, ale nie mogę na razie za wiele. I tak przyjdzie czas, że mnie poznacie. Jeszcze przed tym dziękuję wam bardzo za uratowanie większości rybek z waszej rzeki. Nie udało się wszystkich, ale i tak doceniam wiele to dla mnie znaczy i dla moich wodnych przyjaciół. Miło. Zdradzę wam pierwszą literę mojego imienia. Jest S. To literka S. S. Do zobaczenia. Superman. Spider-Man. Spider-Man, Superman. Lubi Superman. Wodę, lubi żółty i co? Nie, ja wiem, kto to jest. Kto to? Wiem, kto to jest. Szymon. Nie, ja myślę, że to jest ten szef jakiś, to jest szef. To, że nie wpada mi żadna postać do głowy. Żadna. Czemu nie Szymon? Lubi wodę, uratowaliśmy go, ale podziękował nam. To bardzo miło, że nam podziękował w sumie. Tak, no. Bardzo, bardzo sympatycznie z jego strony. Lubi żółty, lubi wodę i S się zaczyna jego imię. Tak jak każdy super bohater. No dobra. Nie, każdy super bohater nie zaczyna się na S. No dobra. O! Ale... Czyli o, macie teraz potwierdzenie, że to nie ja. No nie, zobaczymy, ale jest takim po części super bohaterem, bo nam pomógł w wojnie. Panowie, bo jestem ciekaw, jak już sprawdziliśmy tą ciekawą informację, jestem ciekaw, co słychać u Palenki, czy ona ma coś związane z tym. Ja pójdę tylko z Yetim i zobaczymy, co ona w ogóle robi. Czekaj, zanim pójdziesz, mam do ciebie pytanie. No? Dlaczego ściany nie prowadzą ze sobą wojen? Ściany, bo mają za dużą odległość do siebie. Nie, bo między nimi jest pokój. ale co widzisz? Coś powiedziałem. Dobre. Dobre, spokój. Taki joke, bo dlaczego kąt jest gorący? Bo ma 90 stopni. Ej, dobre! Ale to, że jest gorący? Aha, dobra! XD! Dobra, wiem. Dobra, idę. Nie wiem, co. Ej, dobra. Ja to żarty. Dobra, wracacie do domku, zróbcie co tam chcecie. Ja, Jetlag, jesteś tu? No jestem, a gdzie ty jesteś? Ale czemu ty od razu jesteś tak zsapany? No od razu. On jest tak niemiły ostatni. Odkąd się pogodziliśmy, on jesteś tak niemiły, Jetlag. No nie, bo po prostu. Dawaj jeszcze... pod fontannę. To się zgadza. No to dobra. No bo jeszcze dobra, zostało no trochę we mnie, tak powiecie. Ja lecę z Marem, tak? Tak, no działajcie. Żart o lamie. Musimy przypomnieć. Żart o lamie, no musisz sobie przypomnieć, dobra. Jetlag, chodź do Palionki, właśnie. Dawno nie byliśmy u niej, sprawdźmy co u niej słychać i co robi takie oczy. Czy nie przygotowuje nędznych planów, czy nie chce zniszczyć Palionowa i tak dalej. Chcę z nią gadać, czemu ty mi cały czas każesz z nią gadać, no? No bo to ty jesteś najbliższy jej, no, on ty w ogóle jesteś razem. Ty chyba jesteś najbliższy. Jak ja? To ty jesteś z nią w związku teraz. Nie, ja już nie jestem z nią. A od kiedy? No, w sumie trochę to minęło. O kurde, no. Aż dziwne. No a taka wkurzona tam biega, co jest grane? Cześć Palionka, co słychać? O, ugaszy ci ten ogień. Co słychać, zabiję cię. Jezu, ale ty co miałaś? Podpisałaś umowę słowną. Przepraszam. Gdzieś? Już, od razu z łapami. Ja, no Palionka, jestem w szoku, że nie wysadziłaś nic. No, uderzyłaś mnie teraz, wyjdźcie, prawda? Z tego zamku w tej chwili. Nie, poczekaj, no możemy porozmawiać. Nie możemy. My chcemy żyć z tobą w pokoju, tak? Chcemy pogadać. Nie chcecie? Nic nie chcemy od ciebie, chcemy pogadać. Na pewno, nie wierzę wam. Chcemy tylko się dowiedzieć, czy nie masz żadnych nędznych planów, że nie chcesz nas zabić, nie chcesz czegoś wysadzić, zniszczyć Palionowa. Co? Powiedziałam, że nie mam żadnych planów. Nie masz żadnych planów, ale jak na życie masz jakieś plany, czy teraz w jakiejś nie, smutku nie będziesz? Nie, mam dosyć, ja chyba... Nie wiem, co zrobię, nic nie zrobię. Siedzę w tym rozwalonym zamku i no nic. Palionka, to możemy ten zamek zlikwidować. Nie możemy. Nie no, możemy, ale zrobimy coś takiego, że zmienimy cię na normalną Palionkę. Wprowadzisz się do starego domu, zmienimy na różowe wszystko, tak jak ci się podobało, tylko jak się zmienisz? Nie chcę tego. Nie no, Jetlag, powiedz mi, bo to jest już dla mnie... To ona woli w smutku żyć samotnie,
zamiast z przyjaciółmi, no nie wierzę. Bo ona jest dziwna, dobra palionka, zmieniamy cię. Nie ma szans, a tylko pogadamy. Że tak tylko ty wiesz, jak ją zmienić. Ej, no nie zabijaj. Mówiłaś, było ustalone, że mamy się nie bić. Proszę, no nie mogę. Ci potę. Ruch sobą. Za przeproś, przeproś Jetlaka za te uderzenia. Co ja, ty głupi jeden. Ty jesteś głupia, walić cię. No dobra, nie wyzywajmy się. Głupia, ty też mnie bij, Jetlak, przestań. Nie mogę wytrzymać już. No ja rozumiem. Ale, a właśnie, Palenka, pytanie. No uspokój się, Palenka, weź ten miecz w ogóle już sobie wyrzuć. Wyrzuć go do kosza najlepiej. Nie, powiedz mi, czy jesteście razem dalej z Yetim. Nie. Jak to nie? No nie! O? O kurde, no, nie! Co? Zmieszane... Jetlak, czy ty mi czegoś nie powiedziałeś? Nie jestem, no dawno już nie! Nie zerwaliście. No, oczywiście, że zerwaliśmy, wypad! Nie zerwaliście! Co się dzieje? Jetlak, co z naszym dzieckiem? No ty jesteś chyba głupia! Nie, no wiem, że dziecka nie macie, weźcie już, nie trolujcie. Nie mamy, no. No i nie będziemy mieć. Ła. Dobra, pytanie, no to czyli to wy zerwaliście już, tak? Jezu, zmieńmy tą paliankę, niech ona wróci w końcu. No fajnie by było, ale nie. Ja nie chcę, żeby wróciła. Jak? Czyli będziesz w tym popsutym zamku. Gdzie ty w ogóle śpisz? Nie śpisz. Pokaż mi, no. Jestem ciekaw, czy w ogóle jeszcze masz jakąkolwiek... Chodź, tak, sprawdzimy. Ona nawet nie ma schodów do góry. Chodź. Nawet nie masz schodów, jaki ty... Jakie schody? Nie mogę. Tutaj na górze. O. W tym miejscu. Okej. Okay. Aha, w tym miejscu. I naprawdę miło ci się. Ale sam to powiedziałeś. Czyli Palenka, wolisz sama żyć w takim opuszczonym, zimnym, poniszczonym zamku. Nawet schodów nie masz. Zamiast zmienić się, przyjść do nas i żyć jak dawniej. Dokładnie, ponieważ ja jestem w szoku. Jestem naprawdę w szoku. Nie spodziewałem się takiej odpowiedzi, naprawdę. Jeszcze zobaczymy, mam mnóstwo planów. Ale nędznych, tak? A nędzne plany, tragiczne są. Czyli co? Czyli chcesz... Nie, wiesz, że możesz zniszczyć. Spokój, ty wiesz, palionko, ty! No dobra, ale nawet jak coś zrobiło, no ona nie ma szans, nie ma nic, nie ma żadnych tych... To też prawda. Jak coś zrobi, to zostanie wydalona w ogóle z tych okolic. Już nigdy nie wróci tutaj, jeżeli coś zrobisz, także palionka tak lepiej. Właśnie. Więc zastanów się, czy chcesz... Bo ja jeszcze ci daję szansę, możesz się namyśleć. Jeśli chcesz wrócić, to nie ma problemu, naprawdę. Jasne, ale i tak nie będę chciała wrócić, to jest pewne. Ja to zostaję na zawsze. No chodź, tak, idziemy. Zostawmy ją, ona niech się zastanowi, bo ona jeszcze nie wie, no ona jeszcze nie wie. Cieszcie się, a ja mogę się skoczyć, dobra, Palenka. Przemyśl to dobrze. Właśnie, przemyśl to. Nie ma co myśleć. Jestem w szoku, że naprawdę ona woli zostać w tym palionowie, znaczy w palionowie. Ona woli zostać w tym zamku niż do nas wrócić. Co ty TNT tu robisz? Ona coś knuje. Papa, jak lecę, nie boli mnie to w ogóle. Dobra, widzowie. Dziękujemy wam z Jetlakiem za oglądanie tego odcinka. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że Palenka nadal nic nie zmieniła zdania, przynajmniej nic nie niszczy. I dowiedzieliśmy się pierwszej literki tej osoby, która rzekomo będzie może niedługo i niedługo się spotkamy. W sensie tak nam pisała przynajmniej. Więc będziemy czekać, za jaki czas nie powiedziała, więc zobaczymy. Łapeczki zostawiajcie, subskrybujcie kanał na dole, trzymajcie i na razie.